wielu dzisiaj zdecydowało się, mimo niesprzyjającej aury, jednak przyjść i skorzystać z zaproszenia i skorzystać z obecności pana doktora Arkadiusza Mellera, którego bardzo serdecznie witam. Arkadiusz Meller przyjechał do nas dzisiaj z bardzo ciekawym wykładem na temat wkładu polskich zakonnic w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Wykładowi towarzyszy też piękna wystawa Codzienny heroizm o Polakach ratujących Żydów. Wystawa i całe przedsięwzięcie, cały projekt jest zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Instytucję działającą w ramach Wspólnoty Polskiej, proszę mnie poprawiać ewentualnie, a Wspólnota Polska jest taką agendą Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i no, realizuje właśnie tego typu projekty i dzięki środkom finansowym powstała ta wystawa. Dzięki zaangażowaniu osób powstał właśnie projekt organizacji cyklu wykładów na ten temat. No i skorzystaliśmy z moim zdaniem znakomitej oferty właśnie ośrodka i możemy dzisiaj spotkać się z panem doktorem Arkadiuszem Mellerem i wysłuchać tego wykładu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale dwoje osób chciałbym powitać bardziej dobitnie. Są z nami mianowicie państwo Danuta i Witold Topolewscy. Witam serdecznie. I po wykładzie myślę, że będziecie państwo mieli niecodzienną możliwość obejrzenia odznaczenia, najwyższego odznaczenia rządu izraelskiego przyznawanego nie Żydom, za ratowanie właśnie Żydów w czasie II wojny światowej. 20 kwietnia tego roku państwo Danuta i pan Witold otrzymali z rąk ambasadora Izraela w Polsce właśnie ten medal, czyli właśnie Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, dyplom w dwóch językach, po polsku, po hebrajsku. No i zostali wpisani na listę właśnie Sprawiedliwi wśród Narodów Świata za uratowanie Mindy Kirschenbaum. Uczynili ten szlachetny, piękny gest. Pewnie nie uważali tego za jakiś bohaterski czyn, tylko o taki odruch ludzki, prawda, odruch serca. I Mindy Kirschenbaum została uratowana. Żyje do dzisiaj w Nowym Jorku. Można powiedzieć, że mamy nawet z nią kontakt. Tutaj syn państwa Topolewski, Sławek, nawiązał z nią kontakt. Jej historia jest też opisana w Księdze Pamięci Żydów Bieżuńskich, którą udało nam się parę lat temu wydać w języku polskim. Także myślę, że też poproszę państwa o zabranie głosu w dalszej części spotkania. No i myślę, że też bardzo chętnie państwo podzielą się tym, żeby obecni tutaj na sali goście obejrzeli te wspaniałe odznaczenie i no, jesteśmy też państwu wdzięczni za państwa dobre serce i, no, i takie ludzkie zachowanie jak państwa rodziców i państwa też osobiście, bo przecież byliście wtedy dziećmi i można powiedzieć niemalże rówieśnikami tej Mindy. Nie przedłużając, oddaję głos panu doktorowi. Bardzo proszę o wygłoszenie referatu. Wkład polskich zakonnic w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Bardzo proszę. Dziękuję za zapowiedź. Dziękuję także Regionalnemu Ośrodkowi Debaty Międzynarodowej za to, że już mogę po raz bodajże trzeci wygłosić prelekcję, wykład na temat wkładu Polaków w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w kwietniu, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim w Mławie, później w sierpcu, dziś w Bieżuniu. Poprzednie wykłady moje dotyczyły wkładu w ratowanie Żydów przez Zofię Kosek-Szczucką, bardzo znaną pisarkę w okresie międzywojennym, natomiast współcześnie wydaje się być zapomniana. Dziś z kolei zaproponowałem odrębny temat, trochę może skomplikowany, a dotyczy on wkładu
sióstr franciszkanek, bo możemy też posługiwać się takim nazewnictwem, w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Zanim przejdę do omówienia szczegółowych kwestii, to jedynie takie uwagi wprowadzające w kontekst całej sytuacji. Należy mieć świadomość, że społeczność żydowska w Polsce w chwili wybuchu II wojny światowej liczyła około 3,5 miliona osób. Jesienią 1940 roku Niemcy przystąpili do utworzenia największego wówczas getta, mianowicie getta warszawskiego. Przy czym należy pamiętać, że to getto cały czas się kurczyło terytorialnie. Niemcy coraz w mniejszym obszarze gromadzili coraz większą liczbę osób. Początkowo na terenie getta szacuje się, że przebywało około 400 tysięcy Żydów, aż osiągnięto poziom w końcu 500 000. Przy czym w ramach tej liczby należy mieć w pamięci, że 15 tysięcy stanowiły bezdomne dzieci żydowskie. 1941 rok to jest decyzja o masowej zagładzie Żydów w Europie. Plan docelowo zakładał po prostu masowe ludobójstwo Żydów europejskich. Miano wymordować 11 milionów Żydów z całej Europy. W 1942 roku Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy opracował generalny plan zagłady, który właśnie doprecyzował pewne kwestie szczegółowe i miał za zadanie po prostu likwidację społeczności żydowskiej w Europie. 22 lipca 1942 roku w Warszawie rozpoczęła się tak zwana Wielka Akcja Likwidacyjna, która była częścią operacji Okrypka w imieniu Reinhardt. W związku z tym okrucieństwem, którego doświadczali Polacy, obserwując to, co się dzieje zarówno w getcie, jak i poza terenem getta, utworzyła się organizacja o nazwie Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, w który wkład znaczący miała Zofia Kosak-Szczucka, Witold Bieńkowski. Natomiast z czasem organizacja ta przekształciła się w Radę Pomocy Żydom, w Żegotę. I Żegota była jedyną afiliowaną przez rząd w okresie II wojny światowej organizacją, która miała na celu i była ukierunkowana na pomoc Żydom w czasie wojny. Szacuje się, że dzięki pomocy Rady Pomocy Głównej, Rady Pomocy Żydom Żegoty udało się uratować od 50 do 60 tysięcy Żydów. Tak wyglądał jakby kontekst cały historyczny, takie wprowadzenie do tematu. Teraz bardziej uszczegóławiając, należy mieć w pamięci fakt, że udzielanie pomocy Żydom, czy w ogóle angażowanie się społeczności polskiej w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej było dziełem nie tylko osób świeckich, ale też i duchownych. Rola i udział duchowieństwa w tym dziele jest niezaprzeczalne. Należy pamiętać przede wszystkim o postaci chociażby księdza arcybiskupa Adama Sapiechy, który w latach 1911-1951 był biskupem krakowskim, a od roku 1926 był metropolitą krakowskim. Znaczący wkład w ratowanie Żydów miał chociażby ksiądz biskup Karol Niemira, ksiądz Władysław Korniłowicz, ksiądz Jan Zieja, czy ksiądz Marceli Godlewski, o którym będę też wspominał w dalszej części, czy chociażby ksiądz Antoni Czarnecki, czy ksiądz Ferdynand Machaj. Udział osób duchownych w dziele ratowania Żydów podczas II wojny światowej możemy też podzielić ze względów na przynależność do poszczególnych kongregacji zakonnych i oczywiście można tu wyróżnić zakony męskie i oczywiście zakony żeńskie. Wśród zakonów męskich największy udział w procesie ratowania Żydów mieli dominikanie, franciszkanie, michalici, salezjanie. Natomiast wśród zakonów żeńskich to były szarytki. Tu należy dodać, że 8 szarytek za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej poniosło śmierć. Były to też siostry benedyktynki, karmelitanki, szare uszulanki, no i bohaterki dzisiejszego wykładu, czyli siostry franciszkanki. Jak wyglądał habit, strój sióstr franciszkanek, to możecie Państwo zaobserwować na tej fotografii wykonanej tuż przed wybuchem II wojny światowej. Ile dzieci mogą uratować się w klasztorach dzięki pomocy zakonnic i zakonników? Szacuje się, że
w Polsce w czasie okupacji. Uratowano około 1500 dzieci żydowskich, które były przechowywane, udzielano im schronienia w 200 klasztorach. Przy czym należy pamiętać, że dane te są niepełne i bardzo zaniżone z kilku powodów. Po pierwsze, po wojnie wprawdzie prowadzono takie badania ankietowe, badania na temat wkładu Kościoła w ratowanie Żydów i w ogóle udziału duchowieństwa i pomocy duchowieństwa w czasie II wojny światowej dla Żydów. Natomiast nie przyniosło te badania jakichś, można powiedzieć, dokładnych danych. Z wielu powodów to wynika. Przede wszystkim z powodów takich, powiedzmy, technikalni ratowania Żydów podczas II wojny światowej. Mianowicie część po prostu dzieci żydowskich posługiwało się tożsamością już chrześcijańską, powiedzmy, posługiwało się po prostu personaliami nieswoimi i często przyjmowały one po prostu tą tożsamość już po wojnie. Po drugie, zakonnice zwłaszcza bardzo niechętnie wspominały okres II wojny światowej, uważając to za wydarzenie traumatyczne, o którym należy po prostu zapomnieć. Stąd też te badania, zwłaszcza badania przeprowadzone w latach 1973-1978, chociażby na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, czy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, no są jeszcze danymi wymagającymi weryfikacji. Należy pamiętać, że dla uratowania jednego Żyda trzeba było pomocy ze strony przynajmniej 10 Polaków. Taki przykład, który chciałbym zaprezentować, dotyczy Żyda, żołnierza Armii Krajowej, pułkownika rezerwy Gustafa Alefa Bolkowiaka. Tenże żołnierz podziemia został ranny w bitwie w powiecie opoczyńskim w Opaczowie i został, no, udzielana była mu pomoc wszelakiej z różnych stron, między innymi ze strony duchowieństwa, osób świeckich i według jego wyliczeń, relacji właśnie podaje, że dla jego uratowania była potrzebna pomoc ze strony co najmniej 10 Polaków. W akcję ratowania Żydów było zaangażowanych od 300 tysięcy do 1 miliona Polaków, no i w żadnym innym kraju europejskim nie było tak surowych sankcji za pomaganie Żydom, gdyż tylko przypomnę, że sankcje, kara śmierci, najwyższa kara, dotyczyła nie tylko Żydów, którzy byli znajdowani przez Niemców poza terytorium getta, ale też kara śmierci groziła też Polakom, którzy ukrywali Żydów, przy czym z czasem rozciągnięto tą sankcję kary śmierci także na osoby najbliższe oraz nawet na sąsiadów takiej osoby, która pomagała Żydom ukrywać się. Czym było Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryja? Zgromadzenie to powstało w 1857 roku. Zostało założone przez błogosławionego księdza Zygmunta Szczęsnego Folińskiego. Pierwsze klasztory tego zgromadzenia, tej kongregacji powstały na ziemiach polskich tuż przed wybuchem powstania styczniowego. Siostry, i taki był ich charyzmat, powołanie, otaczały szczególną opieką sieroty, dzieci porzucone oraz ubogie. Wybrałem nie bez powodu to Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi, gdyż według takich przybliżonych szacunków uważa się, że siostry przyczyniły się do uratowania 500 osób, konkretnie dzieci żydowskich i około 250 dorosłych Żydów, czyli to jest prawie 750 osób zostało pochodzenia żydowskiego uratowanych dzięki pomocy tego zgromadzenia. W okresie międzywojennym Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek było jednym z najliczniejszych w okresie międzywojennym. Liczyło ponad 1100 zakonnic zgromadzonych w 160 klasztorach. Zorganizowane one były w 3 prowincjach. Te 3 prowincje miały swoje siedziby we Lwowie, w Warszawie i w Poznaniu. Osobne prowincje były także usytuowane poza granicami Polski, mianowicie w Rumunii oraz nawet w Brazylii. Ten fakt, o którym wspominam, jest bardzo istotny, gdyż on obrazuje nam, że siostry miały dosyć dużą infrastrukturę, dzięki której później mogły udzielać pomocy Żydom.
i w działalności sióstr, zwłaszcza w okresie międzywojennym, na czoło wysuwała się ich praca oświatowa, wychowawcza. Siostry prowadziły 60 szkół, 44 sierocińce i prawie 60 ochronek. Także siostry były zaangażowane w pomoc ambulatoryjną, w pomoc szpitalną. Siostry w czasie wojny doznały represji, prześladowań ze strony Niemców. Część obiektów prowadzonych przez siostry zostały zamknięte. Jednakże sytuacja wojenna, gdy dzieci traciły swoich rodziców, powodowała, że wzrastała lawinowo potrzeba zagospodarowania tych dzieci, czyli stworzenia im miejsc, gdzie mogłyby się wychowywać. Dlatego też Niemcy pozwalali na tworzenie przez siostry kolejnych domów dla dzieci. I tu widzicie Państwo dane. Można powiedzieć nawet, że podwoiła się wręcz liczba wychowanków, prowadzonych wychowanków sióstr. Mianowicie, o ile na początku, w 1939 roku, siostry wychowywały prawie 3,5 tysiąca dzieci, to w czasie wojny ta liczba wzrasta prawie dwukrotnie i osiągając poziom 5 tysięcy. Więc widzimy, z jakimi problemami miały do czynienia siostry, ale w ogóle jaki to był bardzo silny problem socjologiczny wytworzony w czasie wojny. Akcja ratowania Żydów przez siostry franciszkanki, można powiedzieć, że była prowadzona dwutorowo. Pierwszy ten tor, droga, to była po prostu akcja ratowania Żydów wynikająca ze spontanicznej reakcji, po prostu w sytuacji, w której się znalazły poszczególne siostry zakonne. I drugi nurt pomocy to jest ten nurt instytucjonalny, kiedy to w działalność zaangażowały się dwie najważniejsze matki przełożone, które widzimy tu na slajdzie. Jest to siostra Matylda Getter, która dożyła wieku 98 lat i była matką przełożoną prowincjonalną w Warszawie. Siedziba jej mieściła się na ulicy Chorzej 53. Natomiast druga ważna postać dla tego zakonu to siostra Ludwika Lisówna, która z kolei była rówieśniczką siostry Matyldy Getter, jednak zmarła w czasie wojny i była przełożoną generalną we Lwowie. I to właśnie dzięki tym postaciom bardzo duża liczba Żydów zawdzięcza to, że mogła przeżyć II wojnę światową. Brak jest informacji o ukrywaniu Żydów przez siostry w kraju Warty i w Prusach Wschodnich. Ogólnie te obszary, które zostały włączone do III Rzeszy, spotkały się z ogromnymi prześladowaniami i ze strony niemieckiej. To też dotknęło zakon franciszkanek i chociażby zakłady dla dzieci w Szamotułach, gdzie znajdowało się prawie 160 dzieci, i starców w Wieluniu, gdzie znajdowało się 700 osób, zostały po prostu te obiekty wysiedlone i przejęte przez władze niemieckie. Zaadoptowano je na potrzeby wojenne, czyli stworzono tam garnizony, magazyny broni i po prostu na terenie Wielkopolski czy Prus Wschodnich po prostu ta działalność nie mogła się rozwinąć. Natomiast rozwijała się jak najbardziej na terenie Generalnego Gubernatorstwa, a zwłaszcza Warszawy i okolic. Największe skupiska, największe miejscowości, w których największe zakłady, gdzie prowadzono przez siostry zakonne pomoc, to jest chociażby zakład dla pomocy dla dzieci w Waninie oraz zakłady ulokowane w Warszawie. Jak wspomniałem, bardzo dużym, najwięcej w zasadzie zakładów, gdzie prowadzono opiekę i udzielano pomocy dzieciom żydowskim w czasie wojny ze strony sióstr, znajdował się w Warszawie, ale jest też w takich zakładach jak właśnie w Waninie, Białołęce, w Brwinowie, w Międzylesiu czy w Płudach. I ten zakład w Płudach jest bardzo interesujący i o nim jeszcze za chwilę powiem. Jak wspomniałem na początku, aby uratować jednego Żyda, była wymagana potrzeba pomocy około 10 Polaków.
Z tego też powodu siostry musiały współdziałać z innymi organizacjami, z innymi osobami. Przede wszystkim współdziałano z Wydziałem Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. Przewodniczącym tej organizacji był znany już w okresie powojennym, ale też i przedwojennym, pisarz Jan Dobraczyński, który z kolei publikował szereg swoich książek w takim wydawnictwie PAX. Współpracowano także z Radą Pomocy Żydom w Warszawie, z Radą Główną Opiekuńczą, chociażby we Lwowie, ale też w innych miejscowościach, a przede wszystkim współpracowano z księżmi oraz proboszczami. Przede wszystkim ta współpraca była wymagana przy wyrobieniu odpowiednich metryk. Dzieci przez siostry były ukrywane w sumie w ponad 40 sierocińcach. Jeden z sierocińców, akurat z Warszawy, przy ulicy Chorzej, znajduje się tu na fotografii. Była to ulica Chorza 53, która była główną siedzibą zgromadzenia, gdzie przyjmowała wymagających te potrzeby siostra Matylda Getter. Ważnym elementem dla pomocy Żydom ukrywającym się w czasie wojny było nadawanie im fałszywej tożsamości. Była po prostu potrzeba wyrabiania metryk urodzenia jakichś sztuk. W tym celu siostry zbierały z różnych stron katolickie metryki. Były to na przykład z Lwowa, z Wilna, z Grodna, a przede wszystkim z parafii warszawskich, chociażby świętej Barbary, świętego Floriana czy świętego Krzyża. Siostry, mając do czynienia z dzieckiem żydowskim, które wymagało zaopiekowania się, udzielenia mu pomocy, po prostu porównywały wiek takiego dziecka z metrykami chrzciennymi w danych parafiach. Oczywiście te parafia musiały być odpowiednio daleko położone w stosunku do miejsca, gdzie takie dziecko żydowskie wymagające opieki się pojawiło, i wytwarzano po prostu nowe dokumenty. Przyjmowano dwojaką taktykę, można powiedzieć. Jedna z tych metod polegała na tym, że ksiądz, który był zobligowany do pochówka zmarłego dziecka, po odprawieniu całej ceremonii nie odnotowywał tego faktu w księgach parafialnych i po prostu przekazywano akt urodzenia, chrztu takiego dziecka, które zmarło, dziecku żydowskiemu, które wymagało takiej pomocy, bądź po prostu fałszowano dokumenty. I fałszowaniu tych dokumentów, wytwarzanie tej fałszywej tożsamości specjalizowała się jedna z sióstr w prowincji lwowskiej, gdzie używała do tego specjalnej lampy kwarcowej, która ta lampa kwarcowa postarzała dokument, by ten dokument wyglądał na bardziej stary, zniszczony niż miał miejsce faktycznie. Chodziło o to, żeby przekonać Niemców przy przypadku kontroli do tego, że jest to dokument stary, znajdujący się w obiegu, a nie świeżo wytworzony. Dzieci, które żydowskie, które wymagały opieki, urzędowo były kierowane do domów sierot i zajmował się tym wspomniany przeze mnie Wydział Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. Też Rada Główna Opiekuńcza, też mało znana, zapomniana taka organizacja z okresu II wojny światowej, też zajmowała się kierowaniem dzieci żydowskich do konkretnych sierocińców prowadzonych przez sióstr. Siostry dla niektórych dzieci żydowskich starały się o urzędowe skierowanie właśnie do ich sierocińca, bądź drogami mniej formalnymi. Należy też podkreślić fakt, że siostry przeważnie w zdecydowanej mierze same utrzymywały te dzieci żydowskie. Jeżeli stać było rodzinę żydowską na pokrycie części kosztów utrzymania, pobytu takiego dziecka w sierocińcu, to oczywiście korzystano z tej formy, ale to był znikomy procent. Jednak siostry w większości z własnych środków finansowały pobyt takiego dziecka. Najwięcej dzieci żydowskich ukrywały siostry w 5 sierocińcach w Warszawie. Były to zakłady przy ulicy Chemskiej, Chorzej, Wolności, Żelaznej i kilkunastu innych podwarszawskich miejscowościach, gdzie przebywało od 30 do 200 wychowanków. Tu jedynie zasygnalizuję fakt istnienia sierocińca przy ulicy Żelaznej.
Był to o tyle istotny budynek, że przylegał on dwoma ścianami bezpośrednio do murów getta i w związku z tym siostry właśnie z tego sierocińca przy ulicy Żelaznej udzielały bezpośrednio pomocy dzieciom żydowskim, w ogóle Żydom właśnie na terenie getta, gdyż miały po prostu ułatwiony kontakt z Żydami przebywającymi w getcie. Bardzo istotną rolę odegrał też w dziele ratowania Żydów w czasie II wojny światowej Zakład Opatrzności Bożej w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 19. Ten budynek, który Państwo tu możecie, macie okazję zaobserwować, obejrzeć, został całkowicie zniszczony przez Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Pochodzi on z roku 1942, akurat to zdjęcie. Od 1942 roku obowiązki przełożonej w tym zakładzie pełniła siostra Olga Schwarz i przebywało tam około 180 dzieci, w tym około 20 dzieci, to było właśnie dzieci żydowskich. I przytoczę tu może jedynie przykłady dzieci żydowskich, które przebywały w tym zakładzie. Jednym z takich przykładów jest dziecko, które znalazło się tam w wyniku pewnego skoku okoliczności, mianowicie dziecko po stracie rodziców ukrywało się w miejscowościach podwarszawskich, na wsiach. Przez pewien czas ta dziewczynka ukrywała się w psiej budzie. Zauważyli to mieszkańcy tej wsi, w efekcie czego powiadomili proboszcza, a ten skierował to dziecko do właśnie sióstr franciszkanek. Inny z przykładów to dziecko, które ukrywało się w jamce wykopanej pod chodnikiem i w ten sposób mogło przetrwać ten czas okupacji, a następnie zostało skierowane do właśnie Zakładu Opatrzności Bożej w Warszawie. Kolejny przykład dziecka, które się znalazło właśnie w tym Zakładzie Opatrzności Bożej, to chłopiec, który został znaleziony przez jednego z księży, który miał akurat przepustkę na teren getta i widząc, że to dziecko wymaga opieki, znajduje się w bardzo słabej kondycji fizycznej, przygarnął je i zabrał ze sobą właśnie i skierował je do Zakładu Opatrzności Bożej. Ogólnie liczba dzieci żydowskich, które była w sierocińcach prowadzonych przez siostry zakonne, szczegółowo chciałem przedstawić na kolejnym slajdzie, ale jest taki problem techniczny. Natomiast najwięcej dzieci było ukrywanych w zakładzie opiekuńczym w Płudach. Tam przebywało około 40 dzieci. Natomiast w innych miejscowościach, chociażby w Waninie, ukrywano około 20 dzieci narodowości żydowskiej. Także w Łomnie około 20 dzieci żydowskich było przechowywanych. To, co chciałem zaprezentować, to jest ten zakład naukowo-wychowawczy w Płudach, o którym jeszcze będę mówił w dalszej części. Tu tylko zasygnalizuję, że odegra on zdecydowaną, bardzo ważną rolę w czasie Powstania Warszawskiego. Mianowicie w czasie Powstania Warszawskiego, gdy Niemcy przystąpili do bombardowań i do niszczenia po prostu zasobów Warszawy, ewakuowano wszystkie dzieci i siostry zakonne, które prowadziły sierocińce w Warszawie, właśnie do tego zakładu w Płudach, który możecie Państwo zaobserwować. W pewnym momencie zakład ten był po prostu przeludniony, gdyż zgromadzono tam 500 dzieci żydowskich. Przepraszam, 500 dzieci, z czego setka to były dzieci żydowskie. Warto też wspomnieć, o, to jest właśnie ten wykaz poszczególnych sierocińców prowadzonych przez siostry i liczba ukrywanych Żydów w poszczególnych zakładach.
Jak wspomniałem, zakład w Pudach był zakładem, który liczył, w którym było przechowywana największa liczba dzieci żydowskich. Znaczącą rolę odegrał też sierociniec prowadzony przez siostry zakonne we Lwowie. Jak on wyglądał w latach 20. Macie Państwo okazję zaobserwować na tym zdjęciu. Sierociniec mieścił się przy ulicy Kurkowej 45 i pod opieką przebywało około 10 dzieci. No i tu dużą rolę odegrała matka Jelina Wirba, która prowadziła tu dzieło opieki, prowadziła cały ten sierociniec lwowski. W jaki sposób dzieci żydowskie znajdowały się w domach i sierocińcach prowadzonych przez siostry zakonne? Losy były rozmaite, bardzo dramatyczne i bardzo tragiczne. Tu wymienię tylko jedynie część z przykładów. Danuta Rajska, która przyjęła taką tożsamość, została przewieziona do zakładu w Pudach we worku, by nie zostać dekonspirowaną. Janina Dawidowicz, która też znalazła się w zakładzie w Pudach, została wywieziona z getta warszawskiego w worku na śmieci, by też nie zdradzić jej tożsamości. W domu też w Pudach była taka sytuacja, gdy matka Żydówka znajdowała się w takiej kolumnie marszowej, która była przeznaczona na rozstrzelanie z Henrykowa i podrzuciła po prostu, wyrwała się jakby z tej kolumny i podrzuciła dziecko właśnie do zakonnic. Też takim bardzo dramatyczną relacją przytoczoną przez księdza Godlewskiego jest sytuacja, gdy podczas jego wizyty na terenie getta warszawskiego zauważył, że no, przy zwłokach martwej matki kobiety znajduje się dziecko, oderwał to dziecko od martwej matki i po prostu tego chłopca skierował do zakładu prowadzonego przez siostry w Aninie. Tych przykładów można mnożyć, chociażby w zakładzie w Warszawie znalazł się chłopiec, który ocalał wyłącznie z tego powodu, że przekupiony gestapowiec przez złote dolary po prostu oddał ojcu dziecko, następnie to dziecko zostało właśnie skierowane do domu dziecka prowadzonego przez siostry franciszkanki w Warszawie. Jak wyglądała technika przechowywania dzieci w przepełnionych zakładach? No przede wszystkim należy mieć na uwadze, że dzieci, które miały wyraźne rysy semickie, wyraźne cechy wskazujące na jej pochodzenie żydowskie, no miały ograniczone swobodę do poruszania się w takich zakładach. Chodziło o to, by nie zdekonspirować tych dzieci. Przede wszystkim uczono je modlitw, prowadzono też je na nabożeństwo. Chodziło o to, żeby wytworzyć w nich odpowiednie nawyki. W czasie kontroli przez Niemców częstokroć przekonywano dzieci, by udawały niemowy, bądź organizowano im zabawy, w czasie których po prostu no, nie odzywały się. I też zapewniano im odpowiednie kształcenie, by właśnie te nawyki mogły sobie zaadaptować po prostu. Przy przewożeniu dzieci posługiwano się specjalnym szyfrem wytworzonym przez siostry, mianowicie gdy zachodziła potrzeba taka, żeby dziecko miało żydowskie znaleźć się w danym punkcie, czy to pisemnie, czy to telefonicznie, siostry zawiadamiały się, że będą musiały przyjąć błogosławieństwo Boże, co oznaczało, że dziecko żydowskie niedługo się pojawi w ich wspólnocie. Tu groźba śmierci, jak wspominałem, tu są odpowiednie rozporządzenia, obwieszczenia w czasie okupacji, chociażby Ludwika Fischera czy Hansa Franka, przewidujące karę śmierci dla osób pomagającym Żydom. I tu jedynie wspomnę, że o ile same siostry nie doznały jakichś represji ze strony Niemców, natomiast te represje spotkały osoby bliskie zgromadzeniu i znamy co najmniej dwa takie przykłady, gdy osoby pomagające siostrom w dziele ukrywania się
Żydom, spotkała ich po prostu najwyższa kara. Mianowicie to była, można przytoczyć przykład Ireny Wincenciak, nauczycielkę ze szkoły średniej w Warszawie przy ulicy Żelaznej. Jej za pomoc udzieloną Żydom została aresztowana w 1943 roku, osadzona w Powiaku, a następnie wywieziona do obozu Auschwitz-Birkenau, a w lesie kostowieckim miała miejsce egzekucja Żydów i Polaków zaangażowanych w dzieło pomocy Żydom, które te osoby współpracowały właśnie ze siostrami zakonnymi. Jak wiadomo, największe zagrożenie dla sióstr czyhało ze strony niemieckiej. To jest jakby oczywisty fakt, natomiast taką ironią losu jest to, że siostry także musiały się borykać z zagrożeniem stwarzanym przez samych Polaków. Przykładem tu jest dom dziecka prowadzony w Waninie. Otóż taka można wydawać się kuriozalna czy zadziwiająca sytuacja. Mianowicie w roku 1942 zakład w Waninie został, można powiedzieć, no doświadczył kontroli czy no, kontroli ze strony okupanta niemieckiego, nie, żołnierzy niemieckich. Mianowicie przechodzący wokół, obok patrol niemiecki rozpoznał w jednej z kobiet, która wychodziła z tego zakładu w Waninie, Żydówkę. Ona no, w toku rozmowy przyznała się do tego, że jest Żydówką i przyszła, by odwiedzić swoje dziecko, które znajduje się właśnie w tym domu dziecka. Została natychmiastowo rozstrzelana na miejscu. Natomiast Niemcy no, nie dokonali żadnych represji na siostrach zakonnych, a to wydawałoby się naturalną konsekwencją takiej dekonspiracji. Natomiast nie dokonali żadnych rozstrzeliwań w tym momencie, ani później w tym domu dziecka w Waninie. Natomiast dom dziecka w Waninie przeżył chwilę grozy w grudniu 1943 roku i to ze strony nie właśnie Niemców, co ironio, ale ze strony Polaków. Wówczas to do domu dziecka w Waninie wtargnęli Polacy, posługiwali się płynnie językiem polskim, więc to byli Polacy, którzy podali się za członków Armii Krajowej. Domagali się od sióstr zakonnych podania imiennej listy osób przebywających na terenie tego sierocińca i jeżeli się ta lista miała nie zgadzać ze stanem faktycznym, no to groziło im rozstrzelanie. Okazało się, bo tych najść siostry miały jeszcze kilka ze strony tej bandy, okazało się, że to była po prostu banda rekrutująca się z marginesu społecznego, która po prostu szukała dodatkowego źródła zarobku. Ostatecznie została ta banda przekupiona złotem, które udało się zgromadzić siostrom dzięki pomocy księżom i po prostu już więcej takich nachodzeń nie było ze strony tej grupy. Była to po prostu banda pozorowana, która pod przykryciem, pod szyldem Armii Krajowej, podszywając się po to, chciała po prostu uzyskać dodatkowe źródła zarobkowania. Siostry zakonne ukrywały dzieci nie tylko w prowadzonych przez siebie sierocińcach, szpitalach czy zakładach opiekuńczych, lecz także prowadziły i wysyłały dzieci żydowskie do rodzin, do zaprzyjaźnionych rodzin. Jest wiele relacji, historii, gdzie właśnie rodziny zaprzyjaźnione z siostrami udzielały takiego wsparcia. Przytoczę chociażby historię z Milanówka, gdzie inżynier Gregoriew ukrywał w swoim domu w takiej specjalnej skrytce utworzonej pod sufitem dwójkę dzieci żydowskich. Też w relacjach sióstr z okresu wojennego pojawia się wiele takich historii, że bardzo obawiały się o swoje życie w przypadku, gdy musiały przewieźć z jednego miejsca do drugiego. Obawiały się po prostu kontroli ze strony Niemców, jakieś, mówiąc kolokwialnie, wsypy, podczas których zostaną aresztowane.
istnieje świadectwo siostry Janiny Kruszewskiej, która miała przewieźć dziecko bodajże z Woli na drugi koniec Warszawy i podczas takiej kontroli w tramwaju Niemiec kontrolujący ją pytał się właśnie o tożsamość tego dziecka. Ona stwierdziła, że to dziecko jest niemową, więc nie może podać jej tożsamości, ale to jest dziecko wymagające hospitalizacji. Następnie ten patrol niemiecki udał się w dalszą część tramwaju i przy opuszczaniu tramwaju Niemcy stwierdzili, podeszli do tej siostry Kruszewskiej i stwierdzili, że doskonale wiedzą, kogo ona przewozi, tylko zapytali się, czy wie, ma świadomość tego, co jej za to grozi. No, powiedziała, że tak, natomiast nie spotkała ją z tego powodu żadna represja ze strony Niemiec. I warto też tu dodać, że żadna z sióstr nie doznała represji ze strony Niemiec, chociaż zdarzały się przypadki, że Niemcy dekonspirowali właśnie siostry czy osoby ukrywające się u sióstr. Najcięższe chwile grozy, przerażenia oczywiście siostry doznały w czasie wybuchu Powstania Warszawskiego. Przede wszystkim 6 sierpnia, czyli już na samym początku powstania, spalono dom sióstr przy ulicy Żelaznej. To jest ten dom, o którym wspominałem, że przylegał do murów getta. 9 sierpnia 1944 roku Niemcy aresztowali 44 siostry i przez Pruszków zostały one przewiezione do obozu w Ravensbrücku. Też Niemcy zlikwidowali i w konsekwencji doprowadzili do ewakuacji z Warszawy takich placówek prowadzonych przez siostry, chociażby Instytut Higieny Psychicznej czy ośrodek Łomna. W konsekwencji wszystkie te dzieci znalazły się w zakładzie w Płudach. Zakład w Płudach, którego zdjęcie Państwu przedstawiałem, był szczególnym zakładem, gdyż, jak wspomniałem, przyjął bardzo dużą liczbę dzieci właśnie z Warszawy, ale w zakładzie w Płudach Niemcy zorganizowali sobie punkt obserwacyjny nadchodzącego frontu sowieckiego i stamtąd też obserwowano postęp Armii Czerwonej. Mało tego, Niemcy zorganizowali w Płudach także punkt, z którego ostrzeliwali nadchodzące wojska radzieckie, dlatego też ten zakład został zniszczony. A w Płudach ukrywał się przez pewien okres czasu ksiądz Tadeusz Pudra. Był to ksiądz katolicki pochodzenia żydowskiego. Był on specjalnie ukrywany w tym zakładzie. Wcześniej jego historia też jest taka dramatyczna i bardzo wpita w przygody, można powiedzieć. Mianowicie został uwolniony przez oddziały AK ze szpitala Wolskiego. Następnie w przebraniu zakonnym, właśnie w habicie siostry zakonnej, został właśnie przetransportowany do tego zakładu w Płudach, gdzie następnie ukrywał się przez cały czas okupacji. I w tym zakładzie w Płudach, za wyjątkiem bodajże jednej siostry zakonnej, nikt nie miał świadomości, że to jest ksiądz, który ma właśnie korzenie żydowskie, dzięki czemu mógł przetrwać. A zdarzały się kontrole niemieckie. Między innymi taki rudy, nazywano go Rudym Krzykaczem, był to żołnierz niemiecki, który bardzo często wizytował ten zakład, domagając się właśnie ujawnienia osób tam ukrywanych, natomiast nikogo takiego nie znalazł, dzięki właśnie pomysłowości sióstr. Niemcy tuż przed ewakuacją tego zakładu w Płudach dokonali takiej wizytacji, kontroli. Pojawił się tam niemiecki lekarz, który między innymi w takim schowku, gdzie przechowywano węgiel, zauważył dzieci. Były to dzieci żydowskie, które były całkowicie czarne, nie do poznania. I stwierdził, że po prostu on zorganizuje dla nich pomoc żywnościową, dostarczy niezbędnych towarów, artykułów. Natomiast już tego nie dokonał, gdyż przesunął się front sowiecki. W sierocińcach prowadzonych przez siostry także ukrywano osoby starsze, przy czym osoby starsze to uznajemy dzieci w wieku 8 do 11 lat, no i też w wieku powiedzmy nastoletnim, przy czym ze względów na chęć
zaniechania tej konspiracji, przeciwdziałania tej konspiracji, no to te osoby starsze, dzieci starsze, no niechętnie ukrywano w sierocińcach, no bo to powodowało, że pewne rysy charakterologiczne czy na pewnych nawyków jednak takie dzieci z wieku starszym no nie mogły tak szybko panować jak dzieci młodsze. Znane są przykłady, gdzie chociażby w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Słowackiego ukrywano dzieci starsze właśnie w tym wieku od 8 z wyż, także w Szanie Dolnej, w Węglówce, gdzie w piwnicy były ukrywane dwie rodziny. Były wtedy rodziny właśnie zaprzyjaźnione z siostrami, które współpracowały w dziele pomocy z siostrami w ukrywaniu Żydów. Żydzi byli także ukrywani w szpitalach. Jeden ze szpitali prowadzonych przez siostry możecie Państwo zaobserwować na tym zdjęciu, przedstawiającym siostry zakonne. Żydzi przechowywani w szpitalach, ukrywani w szpitalach, przeważnie byli ukrywani w specjalnych oddziałach, przeważnie były to oddziały zakaźne, do których po prostu Niemcy bali się wejść, wstąpić, by się nie zarazić jakimiś chorobami. Ukrywano je także te osoby w szpitalach za meblami, w komórkach, gdzie składowano węgiel. Znany jest przykład Żyda Stanisława Wolskiego, który cały okres okupacji ukrywał się w lwowskim szpitalu właśnie prowadzonym przez siostry zakonne i cały ten okres okupacji przetrwał i nie został zdekonspirowany. Dla ratowania Żydów siostry zakonne posługiwały się wszelkimi metodami, w tym także przebierały dzieci, przebierały osoby dorosłe w habit zakonny. Były takie znane przykłady, chociażby tego księdza Tadeusza Pudry, ale też wspomniany na początku przeze mnie pułkownik Gustaw Alef Bolkowiak, który był ranny w potyczce w jednej z bitew, też ukrywał się i był przechowywany, częściowo był ukrywany właśnie poprzez to, że był przebrany w habit zakonny. Także 16-letnią Żydówkę, która wymagała pomocy w czasie Powstania Warszawskiego, też była przebrana w habit zakonny. Taką najbardziej, można powiedzieć, drażliwą, kontrowersyjną kwestią to jest kwestia religijna w ukrywaniu dzieci żydowskich. Mianowicie chodzi przede wszystkim o kwestię udzielania chrztu świętego i przyjmowania do nowego wyznania. Należy przy czym pamiętać, że siostry przyjęły taką taktykę, takie rozwiązanie, że chrzczono przede wszystkim dzieci, co do których nie można było ustalić ich tożsamości, bądź były to dzieci, które już nie miały rodziców, w związku z tym rodzice no, nie mieli możliwości wypowiedzenia się na temat ewentualnego przyjęcia chrztu i też przeważnie chrzczono dzieci, które już miały jakąś świadomość religijną, czyli powiedzmy dzieci nie wiem, 6, 7, 8 lat. Dzieci żydowskie uczono modlitw i są relacje, gdzie znajomość modlitw chrześcijańskich ratowały życie. Jest tu przypadek chociażby znany Heleny Astman, wychowanki sióstr we Lwowie, gdzie podczas jednej z takich kontrol Niemców w tramwaju, Niemcy zauważyli ją wyróżniającą się z tłumu, zaczęli ją przepytywać, jakie jest jej pochodzenie, kim jest i mieli podejrzenia, że jest Żydówką. Natomiast fakt, że zaczęła się modlić się różańcem, który miała przy sobie, ocalił ją po prostu, gdyż Niemcy stwierdzili, że to jest Polka po prostu, a nie Żydówka, dlatego też puścili ją wolno. Znany jest także przypadek Marii Baczkowskiej z Bubrki, która była córką doktora Blaina i ona też poprzez takiej rutynowej kontroli niemieckiej, poprzez znajomość modlitwy Ojcze Nasz, no, została puszczona wolno.
Znane są także przypadki udzielania chrztu przez księży katolickich dorosłym Żydom, którzy na swoją prośbę, czy dla chęci ocalenia się, przyjmowali chrzest święty. To chociażby jest znany przypadek księdza działającego w Płużnikach, księdza Kazimierza Słupskiego, który ochrzcił dorosłą już aptekarkę. Także w Pstiniu proboszcz Józef Grzesiowski ochrzcił 40-letniego Żyda. Też zdarzały się chrzty osób już 50, nawet i 60-letnich, natomiast stanowiły one już mniejszą grupę niż te dzieci, które były chrzczone w wieku właśnie wcześniejszym, czyli tam dzieci 5, 6, 8-letnich. Warto zauważyć, że siostra Matylda Getter, czyli tak przełożona matka z Warszawy, darzyła przekonania religijne Żydów dużym szacunkiem. Uważała, że Żydzi, judaizm jest bardzo wartościową religią, konfesją, którą należy się też szacunek. Należy też zaznaczyć, że poza nielicznymi wypadkami Żydzi w większości wypadków powracali do judaizmu, powracali do wyznania mojżeszowego już po ocaleniu z Holokaustu, przebywając czy to w krajach Europy Zachodniej, czy to w Stanach, czy w Izraelu. Gdy dowiadywali się o swoich korzeniach, to jednak wracali do swojego pierwotnego wyznania. Tu macie Państwo zdjęcie z domu sierot w Brwinowie. Jest to szczególny zakład, mianowicie jedna z wychowanek tego zakładu, Alinka Herl, która była ukrywana ze swoim bratem Ryszardem Nowińskim, w swoich wspomnieniach stwierdziła, że właśnie poprzez pobyt sióstr w Brwinowie trzykrotnie ocalono jej życie. Pierwszy raz ocalono jej życie, gdy wydostała się z getta, drugi raz, gdy trafiła do tego zakładu sierot w Brwinowie, gdzie podczas kontroli nie wyjawiono jej tożsamości, i po raz trzeci, gdy wybuchło powstanie warszawskie, gdzie też się znalazła przez przypadek w Warszawie i też została uratowana właśnie przez właśnie zakonnicę. Po zakończeniu II wojny światowej ani matka Matylda Getert, ani siostry zakonne nie pisały, niechętnie powracały, jak wspominałem na początku, do wydarzeń z czasów II wojny światowej, nie próbowały przypisywać sobie znaczącej roli w procesie ukrywania i ratowania Żydów, bardzo niechętnie podchodziły do tego zagadnienia. Takim wydarzeniem, które przyczyniło się do naświetlenia w ogóle problemu i zaistnienia w całym szerszym kontekście tego, że zakonnice, polscy duchowni mieli duży wkład w ratowanie Żydów, to jest rok 1997, wówczas to w Izraelu, w galilejskim kibucu imienia bojowników getta, zorganizowano pierwsze spotkanie ocalałych z Holokaustu dzieci ukrywanych w klasztorach. W spotkaniu uczestniczyły też siostry franciszkanki. Fragment tego kibucu, tego miejsca, gdzie zorganizowano te spotkanie, które zaistniało już na arenie międzynarodowej, macie Państwo możliwość obejrzenia na tym slajdzie. Władze kościelne po II wojnie światowej zbierały informacje na temat strat wojennych, chociażby przeprowadzono taką ankietę wstępną w roku 1947. Później, jak wspomniałem, prowadzono takie badania w latach 70., też 80., natomiast wymagają one jeszcze pewnego doprecyzowania i ustalenia pewnych faktów, okoliczności. Upamiętnienie sióstr franciszkanek nastąpiło też stosunkowo późno, gdyż pierwsze drzewko upamiętniające siostrę, konkretnie siostrę Olgę Szwarc, jak pamiętacie Państwo, ona pracowała w jednym z domów dziecka w Warszawie, wspominałem o tym, to dopiero w 1978 roku posadzono pierwsze drzewko upamiętniające tą zakonnicę i było to drzewko posadzone na prośbę przez Polę Hajt i córkę Halinkę, które właśnie dzięki pomocy tej siostry przetrwały okupację. W 1982 roku miało miejsce takie
wystąpienie publiczne, świadectwo księdza biskupa Władysława Miziołka, który stwierdził, że jeżeli chciałby się upamiętnić wkład polskich zakonnic w ratowanie Żydów, to należałoby posadzić cały las, bo aż tyle osób dzięki zakonnicom przetrwało II wojnę światową. W 1983 roku upamiętniono siostrę Matyldę Getet symbolicznym drzewkiem. I też w 1986 rok, oprócz posadzenia symbolicznego drzewka, przyniósł też najważniejsze wydarzenie, jeżeli chodzi o upamiętnienie wkładu sióstr w ratowanie Żydów. Mianowicie w tym roku dzięki staraniom wychowanek Żydówek z Francji i Izraela matka Getert, Matylda Getert, została odznaczona pośmiertnie medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Taki dyplom i też orden możecie Państwo ja też... Mogę. Tak. Będzie to mogę okazja. Pokazać Państwu? Dobrze? Wszystkim? Żeby to obejrzeć. To jest dobry moment. Proszę. Tu mamy jedynie zdjęcie, możecie Państwo dotknąć i zobaczyć, jak wygląda taki medal i taki dyplom. Należy zaznaczyć, jeżeli jesteśmy właśnie w tej tematyce osób nagrodzonych przez Instytut Jedwaszem, to że na ogólną liczbę 20 tysięcy osób uhonorowanych przez tą instytucję, 7 tysięcy, prawie 7 tysięcy stanowią Polacy. Natomiast takim smutnym chyba faktem jest to, że z listy 120 sióstr zakonnych, których jest udokumentowany fakt, że one pomagały Żydom w czasie wojny, jedynie 4 zostały odznaczone przez Instytut Jedwaszem. Także no to jest promil w zasadzie tych osób, które działały w czasie II wojny światowej. I aby zapobiegać takim sytuacjom, czyli takim sytuacjom, gdzie Polacy pomagali Żydom, a mimo tego nie zostali z powodów formalnych odznaczeni, powstała specjalna fundacja i we wrześniu, konkretnie 17 września tego roku, miało miejsce takie wyjątkowe wydarzenie. Siostry franciszkanki, między innymi siostry franciszkanki, zostały odznaczone orderem, oznaczeniem imienia Antoniny i Jana Szawińskich. To była ta rodzina, która ukrywała Żydów w warszawskim zoo. I dzięki pomocy państwa Żabińskich przetrwało w warszawskim zoo 300 Żydów. To jest zdjęcie z uroczystości akurat upamiętniających i to zdjęcie także widnieje na plakacie zapraszającym Państwa na dzisiejsze spotkanie. Takim śladem, upamiętnieniem sióstr franciszkanek i Matyldy Getert jest emisja przez Narodowy Bank Polski okolicznościowej monety z roku 2009. Wówczas to wybito monetę dwuzłotową i monetę srebrną 20-złotową i na tej monecie widnieją trzy wizerunki trzech kobiet najbardziej zasłużonych dla ratowania Żydów w czasie wojny. Na dole macie Państwo przedstawioną wizerunek Ireny Sendler, z boku jest to Zofia Kosak-Szczucka, a na samej górze znajduje się siostra Matylda Getter. I także też w takiej przestrzeni publicznej szerzej siostra Matylda Getter, siostry franciszkanki zaistniały. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego siostry zakonne ratowały Żydów. No, poprzez ratowanie Żydów narażały one nie tylko swoje życie, ale też do całego zakonu, całej wspólnoty oraz osób najbliższych. W świadectwie Matyldy Getter, które przetrwało, zostało zapisane, że no, to był dla niej po prostu wymóg chwili oraz danie świadectwa swojej wierze. I po prostu traktowała to jako swój obowiązek. Warto już tak podsumowując pamiętać o tym szczególnym zakonie i też warto pamiętać o tym, że to był szczególny zakon z racji tego, ilu Żydów uratowano. Przypomnę, że to było 750 w sumie osób, przy czym w większości były to dzieci. Ale też warto pamiętać i chyba to jest ewidentny znak opatrzności, że opatrzność Boża czuwała nad siostrami, mianowicie żadna z sióstr franciszkanek w czasie II wojny światowej nie doznała represji ze strony Niemców. To znaczy nie została zamordowana,
ze strony Niemców za udzielanie pomocy Żydom. Oczywiście były przypadki, gdy siostry zostały zabite, ale to była konsekwencja działań wojennych, czyli na przykład w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie na przykład Niemcy przystąpili do burzenia danej dzielnicy, no to w ramach burzenia tej dzielnicy także zburzono właśnie, czy to jakiś zakład prowadzony przez siostry, w którym one ucierpiały, czy zostały wywiezione chociażby do Ravensbrücku. Natomiast nie ma takiego przypadku, gdy wprost, ewidentnie, na przykład w przypadku dekonspiracji, czy w przypadku celowego działania Niemców mającego na celu dokonanie represji za ukrywanie Żydów, żadna z sióstr nie ucierpiała, nie została zamordowana, bo to jest taki ewidentny chyba znak. No i też żadne, poza jednym przypadkiem, dziecko polskie ani żydowskie nie poniosło śmierci, nie zostało w taki sposób zdekonspirowane, żeby zostało rozstrzelane czy zamordowane przez Niemców. Także dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że treść prezentacji była dla Państwa interesująca. Dziękuję. Panie Witoldzie, czy ja mógłbym Pana prosić w tej chwili, no może nie będziemy przytaczać całej historii Mindzi, bo to można sobie poczytać, ale jakby Pan chciał przywrócić tamte czasy, no weźcie byli rówieśnikami prawie, prawda? Pan był troszkę młodszy. Ale jak właśnie spędzaliście czas, na przykład, jak to się odbywało takie codzienne życie z taką właśnie... Ja mogę przytoczyć taką sytuację, proszę, jaka panie, była w naszym domu. Właśnie. Nazywam się Topolewski Witold, moja żona Danuta, Żydóweczka, pochodziła z Bieżunia. Nazywała się Kirchenbau, Emilka. I ona cały czas podczas okupacji ukrywała się w naszym domu. I moja mama kiedyś spojrzała przez okno, a Niemcy są na podwórzu. Babcia leżała w łóżku, jak to kiedyś takie duże te pierzyny były, więc ona wpadła pod tu pierzynę do babci, ale taki zęby strzykotały, że włożyła sobie palce. No i Niemcy właśnie przyjechali aresztować mojego tatę. No i weszli do domu, babcia tam zaczęła stękać, no i tak w ten sposób uratowała życie sobie i nam. No bo każdy wie, co by nas spotkało wówczas, nie? No i całą wojnę była u nas, później po wojnie wyjechała do Sierpca. Sierpca wyjechała do Izraela. Z Izraela wyjechała do Stanów. Mój syn Sławomir ją tam odnalazł i do tej pory jeszcze utrzymujemy kontakt. Także no, satysfakcja po naszej stronie. No to tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo też zechcieli przyjąć to zaproszenie i dzisiejsza Państwa wizyta to jest takie dopełnienie tego właśnie wykładu, tych wszystkich informacji, o których żeśmy usłyszeli. Cieszymy się, że wśród nas są osoby właśnie, które wtedy zrobiły po prostu, co do nich należało. To nie był taki, jak Pan wspominał, jaki bohaterski wtedy wydawałby się czyn, ale z perspektywy właśnie czasów i tak jak się na to spojrzy, to naprawdę dużo Państwa rodzina ryzykowała i no, dziękujemy za to, że wtedy zachowaliście się właśnie w ten sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to jest część pierwsza naszego spotkania. Może zachęcam jeszcze do obejrzenia właśnie tej wystawy planszowej. Tak, prawda? Ja może tylko dodam, że wystawa funkcjonuje chyba od kilku lat, tak? Była między innymi wystawiana na najbliżej Bieżunia to Sierc w Centrum Kultury i Sztuki, w Mławie, w Ciechanowie, w Warszawie i upamiętnia rodziny osoby, które ratowały Żydów w czasie wojny. Mamy plansze dotyczące chociażby najbardziej znanej rodziny Ulmów, ale też Stupniewskich, Szule czy Bytniewskich. Także bardzo Państwa zachęcam do obejrzenia tej wystawy. Została ona zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie. No i myślę, że każdy powinien skorzystać z tej okazji i zapoznać się z treściami tam zaprezentowanymi. Tak, że ma krótki czas, w którym będzie gościć w naszym muzeum ta wystawa, ale dla chętnych nic trudnego, bo tydzień myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby każdy chętnie ją tutaj zobaczył. A jeszcze zanim przejdziemy już do części mniej oficjalnej, chciałbym Państwu odczytać
pisma, jakie zostało skierowane przez do nas, do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, przez panią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Annę Ewę Cichowską. Szanowni Państwo, jestem niezmiernie wdzięczna za zaproszenie na wykład pana doktora Arkadiusza Malera, wkład polski zakonnik w ratowanie Żydów podczas II wojny światowej, na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodzin Maryi, będący tematem wykładu wyjątkowego, mnie interesującego. Z żalem muszę informować Państwa, że wcześniej zaplanowane obowiązki poselskie nie pozwalają mi na udział w tym wydarzeniu. Stosunki między naszymi narodami, historia współistnienia na przestrzeni wieków, tragiczne wydarzenia okresu II wojny światowej, ale również dzień dzisiejszy, to część mojej pracy poselskiej. Będąc członkiem Sejmowej Grupy Polsko-Izraelskiej, mam wiele okazji spotykać się z ludźmi, dla których kwestie związane z tym szerokim tematem stanowią sens życia i pracy. Jak ważne w tragicznych chwilach dla narodu żydowskiego była pomoc Polaków, w szczególności przedstawicieli Kościoła, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto i trzeba o tym mówić, warto, aby wszyscy w Polsce, Izraelu i w Europie i na całym świecie znali prawdę, a nie próbowali manipulować faktami. Rola polskiego duchowieństwa, sióstr zakonnych w ratowaniu skazanego na zakładę narodu jest nie do przecenienia. Polskie duchowieństwo poniosło olbrzymie ofiary, jednak księża i zakonnice ratowali, ukrywali przed niechybną śmiercią wielu Żydów. To piękna karta historii naszego duchowieństwa, wielkie poświęcenie księży i zakonnic. Angażuję się osobiście w budowanie dobrych stosunków polsko-izraelskich. Zorganizowałem dwie konferencje wspólnie z panią ambasador państwa Izrael Anną Azari. Jedna dotyczyła historii, druga gospodarki i polityki. Nasze spotkania były bardzo dobrze odebrane przez obie strony. Honorowym patronatem objęłam rewitalizację synagogi w Radzanowie. Doprowadziłam do podpisania umowy o sfinansowaniu tego zadania między firmą Cedrów a Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Jest to pierwszy krok w moim projekcie budowy szlaku Żydów mazowieckich. Jestem pewna, że wykład pana doktora Arkadiusza Malera przyczyni się do przybliżenia historii obu narodów, do wzajemnego zrozumienia i ukazania gehenny polskich Żydów i polskiego duchowieństwa. Dziękując za zaproszenie, zapewniam Państwa, że w miarę moich możliwości zawsze będę chętnie odwiedzać Muzeum Małego Miasta w Bieżunie. Gratuluję dotychczasowych sukcesów, dorobku i możecie zawsze liczyć na moje wsparcie i pomoc. Wyrazami szacunku poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Anna Ewa Cichowska. Dziękuję bardzo za to pismo. Myślę, że mogę Państwa teraz zaprosić na drobny poczęstunek, ciepłą kawkę, herbatkę i drobne przekąski. A ci, co są pierwszy raz, do zwiedzenia naszego muzeum. Bardzo dziękuję za przybycie.